tych dzieci przybywa, to ta gromadka jest większa. Bo oczywiście każdy człowiek oprócz tego indywidualnie powinien się modlić, ale rodzina w domu powinna się gromadzić na modlitwie choćby krótkiej. Choćby kilka minut. Choćby tylko Ojcze, zdrowaś Maryjo i kilka zdań własnej modlitwy takiej osobistej w różnych intencjach, sprawach, które dotyczą rodziny, na głos wypowiedzianej przez tatę, mamę. I potem dzieci automatycznie, naturalnie włączają się w tą modlitwę w domu. Choćby dziesiątek różańca. W każdym razie to może się zmieniać raz tak, raz inaczej, ale żeby była ta wspólna modlitwa taty, mamy i dzieci stopniowo. I wtedy wiara staje się czymś zupełnie normalnym, oczywistym. Wiara nie może być tylko na pokaz zewnętrzna, że jestem wierzący, jak idę do kościoła w niedzielę na mszę świętą, ale jak mnie ksiądz i inni ludzie nie widzą, to ja w domu tak żyję, jakby Pana Boga w ogóle nie było. Właśnie w domu też ten człowiek, młody, dziecko, młodzieniec, dziewczyna dorastająca, musi widzieć, że tata z mamą się modlą, że to nie jest tylko święta. Że oni wierzą w Boga. Modlitwa jest takim podstawowym znakiem mojej wiary, a szczególnie taka codzienna modlitwa. Nie od czasu do czasu, bo my na Wigilię oczywiście ustawimy pięknie stół i może tam wtedy przeczytamy nawet taki kawałek Ewangelii, może coś tam się o Panu Bogu usłyszy, może ktoś weźmie jakąś książeczkę, coś przeczyta, a tak na co dzień te dzieci często przez cały rok nie widzą ojca z matką, którzy się modlą. Bo rodzice, jeśli się już modlą, to gdzieś tam przed snem, przy łóżku, kiedy dzieci już nic nie widzą i nie wiedzą, co oni tam robią. Rodzice są po to, żeby dawać przykład. Tego się nie robi tylko dla siebie. Zobaczcie, ja jestem 20 prawie lat księdzem. I jak żyję przez 20 lat i spowiadam ludzi, to może mi się kilka razy zdarzyło w życiu, żeby do spowiedzi przyszedł ojciec i matka, który mówił, spowiadał się z tego, że zawalił wychowanie religijne swoich dzieci. Wszyscy są w porządku. Nikt nie robi, popełnia żadnych grzechów. Nikt nikogo nie zgorszył. Nikt nikomu nie dał złego przykładu. Tylko skąd te dzieci i młodzież, którzy tak żyją, jakby Pana Boga nie było? Skąd się biorą te dzieci i młodzież? A rodzice nic złego nie zrobili. Bo rodzice myślą, że jak się ciężko pracuje, jak się te dzieci w tym sensie otacza opieką, że się im załatwia angielski, pływanie, coś tam jeszcze innego i tak te kółka, kółeczka i podkółeczka, wszystkie, to już sprawę załatwiliśmy. Nic podobnego. Człowiek musi się tak samo rozwijać duchowo, jak w tych innych dziedzinach. Jeśli tego nie ma, jeśli jeszcze daje na dodatek zgorszenie, bo przykład grzechów, czyli sam grzeszy i dzieci to widzą, to jak przychodzę do spowiedzi, to ja nie tylko muszę powiedzieć, proszę księdza, nie byłem na mszy świętej. Muszę powiedzieć jeszcze, nie byłem na mszy świętej i dałem zgorszenie swoim dzieciom, które to widziały. To są dwa grzechy, nie jeden. To nie jest jeden grzech. A jak człowiek przychodzi do spowiedzi, jak panna, kawalery, dorosły mężczyzna czy kobieta idą i mówią, nie byłem na mszy świętej w niedzielę, dzieci nie ma, no to się nie musi spowiadać, że zgorszył kogoś. Chyba, że ktoś widział, że on nie poszedł do kościoła. My zapominamy o takich grzechach. To są grzechy bardzo poważne, kiedy dajemy zły przykład. Więc my musimy czuwać nad sobą. Pan Jezus ciągle mówi, czuwajcie. Musimy ciągle się mobilizować, zachęcać, żeby tego przykładu złego było jak najmniej. Bo on się każdemu może zdarzyć, bo jesteśmy grzesznikami. A jak najwięcej właśnie takiego przykładu, który tym dzieciom, młodzieży pomoże tak żyć, żeby się naturalnie przygotowywały. Żeby to nie był tylko rok, czy dwa, czy trzy przygotowania do komunii, to na do spowiedzi i komunii to jest tylko rocze, prawda? I zobaczcie, jaki to jest absurd, że dziecko przez cały rok się przygotowuje, no to rodzice się jeszcze zmobilizują, jak ksiądz tam każe przyjść, no to przyjdą z tym dzieckiem i to dziecko przyjdzie na nabożeństwa, na jakieś spotkania. Przyjęło Komunię Świętą i nagle okazuje się, że w pierwszym tygodniu po Komunii Świętej, bo w pierwszym miesiącu już do kościoła nie pójdzie na mszę świętą. No to o co tu chodzi? To po co ono ten rok się przygotowywało? Kiedy ono może już przyjąć Pana Jezusa w pełni, to ono przez rodziców popełnia grzech. Bo oni go zabierają do jakiejś cioci, wujka, babci i nie idą z nim do kościoła.
Po co to było robić? Po co było chrzcić i po co było przygotować do Komunii Świętej? Żeby chyba tylko po to, żeby jeszcze więcej grzechów popełnić. Widzicie, to jest absurd naszego, w cudzysłowie, chrześcijańskiego myślenia. Bardzo wielu rodziców, którzy sobie myślą, że przez ten rok to muszą to jakoś odbębnić, a później znowu będzie tak samo, czyli w kościele, jak będą chcieli, to ksiądz ich zobaczy. To przecież to nie dla księdza się robi. Pan Bóg patrzy na nasze życie. I dlatego my nie możemy pozwalać na coś takiego. Nigdy w życiu. Ja czasem dzieciom, jak się spowiadają, takie małe dzieci, to mogę powiedzieć, bo ogólnie mówię, jak takie małe dzieci po pierwszej komunii i spowiedzi się spowiadają, mówią, że nie był na mszy świętej w kościółku. Ja mówię, a czemu nie byłeś, powiedz mi. Mówię, a bo tatą właśnie, tato z mamusią tam pojechali. Mówi, co? I nie poszliście. No nie poszliśmy. Widzisz, to ja ci powiem, pozwolę ci coś takiego zrobić. Następnym razem, tak mu mówię, następnym razem, jak rodzice ci coś takiego zaproponują, to im możesz powiedzieć, nawet powiedz, że tak ksiądz ci kazał. Możesz mi powiedzieć, tato, mamo, czemuście mnie ochrzcili? Czemuście mi przygotowywali do Komunii Świętej? Żebym teraz grzeszył i obrażał Pana Boga przez zaniedbania? Ja chcę pójść do kościoła na mszę świętą. Po to się przygotowywałem. I chcę pójść na mszę świętą i przyjąć Pana Jezusa. Nie chcę go obrażać grzechami. Oczywiście to jest bardzo trudne, bo dziecko też jest leniwe. Prawda? Dziecku nawet to się staje w którymś momencie wygodne, że tata, mamo nie idą. Bo msza święta dla dziecka może być nudna, tak po ludzku. Człowiek musi dorosnąć duchowo, żeby msza święta przestała być jakoś tam nudna. I do tych rodziców, do was, którzy tu jesteście i przygotowujecie dzieci do pierwszej spowiedzi Komunii Świętej, bardzo was proszę, bo nie wiem, którzy to są. Tak ogólnie mówię, bo przy bierzmowaniu tego już nie ma. Naprawdę, proszę was, nie szalejcie z tymi prezentami. I tej swojej rodzinie też wytłumaczcie, że to nie jest najważniejsze. Nie róbcie jakichś super imprez. Bo to jest absurd. Co z tego, że my zrobimy super imprezę, wydamy masę pieniędzy, jak to jest puste. Te dzieci często w ogóle nie czekają na Komunię Świętą, tylko na te wszystkie prezenty. To my dorośli przyczyniliśmy się do tego, że te dzieci tak naprawdę chcą Komunii Świętej, czy tej pierwszej Komunii Świętej, nie ze względu na Pana Jezusa. Bo to jest wszystko jedno. Nawet często w białym tygodniu nie uczestniczą. Tylko ze względu na komputer, w niektórych środowiskach to nawet kłada jakiegoś, tam jeszcze jakieś rowery, nie wiem, co, nawet nie wiem, co nie wyobrażam. Przecież to jest absurd. Oczywiście w czymś wspaniałym jest dawanie prezentów. Tylko, że dla dziecka od pierwszej spowiedzi Komunii Świętej największym prezentem i właściwie jedynym w tym momencie powinien być Pan Jezus. A to wszystko jest tylko dodatek rzeczywistości, jeśli w ogóle. Dlatego proszę was, nie szalejcie z tymi prezentami. To jest chore. To nie jest zdrowy sposób ani dobry wychowywania dzieci, łączenia czegoś takiego, że Komunia Święta to muszą być też prezenty. Musi być coraz więcej chrześcijańskich, zdrowo-duchowych rodzin, które owszem, jakoś podkreślą to wydarzenie, bo to jest ważne, trzeba zrobić uroczystość rodzinną, ale bez szaleństwa prezentów. Najważniejsze jest przyjęcie Pana Jezusa. A wszystko jest drugorzędne. Może w ogóle go nie być. W ogóle może nie być. Chociaż oczywiście pewnie to jest całkiem nierealne. Pewnie każdy będzie chciał coś tam dać czy wręczyć, ale rozsądnie, bo tymi wszystkimi prezentami zasłaniacie dziecku Pana Boga. A ono jest niedojrzałe. Po prostu niedojrzałe i tego nie rozumie, więc sobie da zasłonić Pana Boga. Więc nie można zasłaniać. Pamiętajcie, bardzo was proszę, rozsądnie do tego podejdźcie i tam rodzinie, bliskim też trzeba powiedzieć. Ja wiem, że to jest trudne, bo tu wszyscy rywalizują ze sobą, prawda? Dzieci też. A co dostałeś? To jest pierwsza rozmowa dziecka. Nie to, że on Komunię Świętą przyjął, Pana Jezusa może już teraz przyjmować, tylko co dostał i wymieniamy, prawda? Jakie tu prezenty dostał przy okazji Komunii Świętej? To nie ma nic wspólnego ze zdrowym chrześcijaństwem, siostry i bracia. Jeszcze was naraża na wiele wydatków, zupełnie niepotrzebnych, zbędnych. Ja już nie chcę cytować
gazet, które miałem okazję czytać, w których mamy czy tatusiowie wyrażali się w odpowiedni sposób o tym, jak to